Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dziś mam dla Was haul ubraniowy, bardzo szybki, bo mam tylko 4 rzeczy do pokazania. Więc biorę się od razu do rzeczy, żeby filmik nie trwał 20 minut jak zwykle. Teraz nie mam 5 rzeczy, nie 4. Dobra, nieważne. Zacznę z akcesorium, bo kupiłam w końcu nowy portfel. Wszystko to, co widzicie, to jest z New Looka, bo trafiłam na super sukienkę, która teraz widzę ma jakiś problem. Dobra, nieważne. Na super sukienkę na wesele mojego kolegi z pracy, które odbędzie się za miesiąc. Więc kupiłam jeszcze parę rzeczy. Parę potrzebowałam właśnie jak ten portfel i parę po prostu się w nich zakochałam. Kupiłam właśnie portfel. Portfel jest ogromny. Ja bardzo lubię dużych portfeli i tak naprawdę to jest dla mnie ciut za mały. On się otwiera tutaj tak. I po drugiej stronie ma takie coś. Ja tutaj trzymam karteczki i takie rzeczy, żeby się mi się nie zmieszały z banknotami. O, tak wygląda. Jest w kolorze koralowym. Ja bardzo lubię tego koloru. No i tyle po prostu. Mi się bardzo podoba. Drugą rzecz, którą kupiłam, to jest taka koszulka bez ramionczek. W kolorze burgundrowy, jak się mówi po polsku? Po włosku nazywa się to granata. Jest to melanżowaty kolor, bo to jest burgundrowy i czarny też. On ma tutaj taki suwak, który oczywiście nie ma żadnego kieszenia. Jest taki fałszywy, ale jest fajna. On ma tutaj ma trochę duże te rękawy. Znaczy nie rękawy, ale. O, tak. Mi się bardzo podoba takie koszulki. Przyda mi się do pracy czy na zakupy po prostu i jest bardzo fajna. Ona kosztowała 8 funtów, a ja to wszystko wzięłam w przecenach. Oprócz właśnie sukienki na tego ślubu. I zapłaciłam jakieś, nie wiem, 5 funtów, coś takiego. A tego portfela, który nie był w przecenach, zapłaciłam jakieś 12 chyba. Dalej, tutaj mam podkoszulkę, bardzo prostą, ale potrzebowałam właśnie taką podkoszulkę pudrową. Ona jest taka trochę grubsza, więc będzie dobra też na zimę tutaj. Ale po prostu jak już się tak pogoda zmienia. Dzisiaj na przykład pada strasznie, a nie jest już tak zimno, to ja zawsze używam jakąś koszulkę taką bardzo letnią i pod spodem właśnie takie coś, takie, żeby mi nie było ani zimno, ani gorąco, więc takie coś i to jest M-ka, a ta druga koszulka była 10, bo ja używam właśnie 10 z bliskich rozmiary. Ja teraz przepraszam, bo ta sukienka, która Wam pokażę jest... A, ta podkoszulka kosztowała mi 1,50 funta. Sukienka, którą Wam teraz pokażę, która jest bardzo fajna, wczoraj ją założyłam, jest trochę podniesiona, więc przepraszam, ale chciałam ją Wam pokazać, zanim idzie do pralki. Jest to taka sukienka koralowa, ona ma tutaj szyje takie okrągłe, rękawy 3/4. Jest to taki swing dress. Wiem, że Niesia ich bardzo lubi. Oj, ma rację, bo one są bardzo fajne. One jest w kształcie A, tylko tutaj na dole ma trochę więcej tego kształtu. Ona się tak turla bardzo fajnie.
I ta sukienka, słuchajcie, kosztowała mi 5 funtów. Po prostu no, nie mogłam ją tam zostawić. Była też czarna i niebieska, tylko że już chciałam wziąć niebieską, ale niebieska już nie było już niebieskiej w moim rozmiarze, więc też dziesiątka. Wzięłam 10, ale ona mi się tak wydaje, że te ramiona są trochę za małe dla mnie, ale sukienka jest na mnie dobra, więc po prostu chyba ten krój jest trochę dziwny, ale sprawdzę, czy jeszcze są te sukienki, żeby kupić jeszcze, bo one są naprawdę bardzo wygodne, bardzo fajne i na taką pogodę, jaką mamy teraz, będą akurat. Więc 5 funtów. Ostatnią rzecz, którą Wam pokażę, to jest właśnie sukienka, dlatego tutaj tego wszystkiego się zaczęło po prostu. Jest to sukienka, którą kupiłam na wesela mojego kolegi z pracy. Jest to taka sukienka, ona ma tutaj krój taki, który się... portfelowy krój, ja tak na niego mówię. Jest różowa, ja nigdy nie używam tego koloru, ale po prostu mi się spodobał. Ja teraz widzę, że co się z nią stało, ale poprawię tego na pewno. No, z tyłu jest tak, ma tutaj taki mały guzik. Fajna jest, ona mi się bardzo podoba. O, tak. I do tego był pasek czarny. Ja tak naprawdę paska nie potrzebuję, więc do tego wesela, więc na pewno nie będę używała tego pasa, bo chciałam jakieś beżowe dodatki dodać, ale no, ona tak wygląda. Jeszcze ją nie przymierzyłam, ale wydaje mi się, że ona będzie dobra na mnie. I ją kupiłam za całą cenę i kosztowała mi 19,99 funtów, więc 20 funtów, 25 euro, więc nawet dobre w euro. Też rozmiar 10, czyli 38 europejski rozmiar. Myślę, że mi pasuje jako kolor. Ja właśnie mówię, że rzadko używam koloru różowego, ale on na mnie dobrze wygląda. Po prostu nie jest mój kolor, ale jakoś mi się tak podoba i pomyślałam sobie, że może być to okazja, żeby właśnie kupić coś różowego i spróbować tego jakoś używać. Po prostu chyba przez to, że jestem blondynką, mam z tym problem, że nie chcę wyglądać jak Barbie, ale nieważne. Dobra, no kochani, to by było na tyle. Widzicie, że nie ma dużych zakupów, jak kiedyś było, ale jak wiecie, ze zmianą mieszkaniem to po prostu trzeba oszczędzać na inne rzeczy, żeby kupić wspólnych rzeczy. A teraz mamy też problem z telewizorem, który chyba coś zepsuł w nim, bo nie widać tak normalnie, więc... No po prostu wiecie, jak to jest. No, dobra kochani, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam się spodobały moje zakupy tutaj na dole w komentarzach. Ja bardzo miło przeczytam. Możecie mnie śledzić na Instagramie i na Facebooku. Będziecie mieli linki na dole i pod koniec filmika. No i to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, a my się zobaczymy w następnym filmiku. Pa, pa! Il faudrait que tu saches que je me cache pour m'épiler tranquillement la moustache.